30 grudnia, czyli w przedostatni dzień roku kalendarzowego 2024, witam i pozdrawiam wszystkich w imię Boże, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A z Biblią na co dzień w aplikacji mobilnej mamy słowa na dzisiejszy dzień z pierwszej Księgi Mojżeszowej z rozdziału 39. Józef powiedział do żony Potyfara, która chciała go uwieść: jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? I słowo z pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan z 4 rozdziału: nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Patrzymy dzisiaj na jedną chyba z najciekawszych postaci biblijnych, na Józefa. Przypomnę, syn Jakuba, jeden z najmłodszych, ulubieniec ojca, sprzedany przez braci do Egiptu, znalazł się na dworze człowieka zamożnego, sławnego, Potyfara, dworzanina faraona i dowódcy straży przybocznej. Ponieważ Józef słuchał Pana Boga, Pan Bóg mu we wszystkim błogosławił, i Potyfar zauważył, że wszystko, co Józef robi, robi dobrze, się mu szczęści, czyli że Pan Bóg mu błogosławi. I uczynił Józefa zarządcą wszystkich swoich dóbr i całego majątku, czyli powierzył mu wszystko, obdarzył pełnym zaufaniem. I Józef dobrze wypełniał swoje obowiązki. Ale jak to bywa w życiu? Albo sam człowiek odczuwa pewną pożądliwość, pokusę, bo ma władzę, bo ma możliwości, a więc może coś pokombinować. Albo też ktoś z zewnątrz przychodzi i chce człowieka ściągnąć z właściwej, dobrej drogi. W przypadku Józefa była to żona Potyfara, która po prostu chciała go uwieść, chciała cudzołożyć z nim. Józef był przystojny, mądry. Jak reagował? Bronił się jak mógł. I odpowiedział między innymi żonie Potyfara tymi słowami: jakżeby miałbym popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Z jednej strony, jakże mógłbyś zawieść zaufanie swojego przełożonego, dodajmy właściciela, ale przede wszystkim zgrzeszyć przeciwko Bogu. I tutaj uwaga, kiedy Józef wypowiedział te słowa, nie były jeszcze znane przykazania, które dopiero Bóg przekazał ludowi przez Mojżesza. Ale Józef miał te przykazania w sercu. Wiedział, że nie może popełnić takiej niegodziwości. A my znamy przykazania. Czy je przestrzegamy? Nieposłuszeństwo Panu Bogu, czyli nieprzestrzeganie przykazań, jest grzechem. I moi drodzy, ponieważ zbliża się koniec roku i robimy różnego rodzaju remanenty, to chciałbym i życzyłbym, żeby też zrobić taki remanent. Nie z tego, jaki mamy stan zdrowia, czy powiększył się nasz majątek, może nasza rodzina, ale jak ja żyłem z Bogiem. Bo nie powołał nas Pan Bóg do nieczystości, czyli do grzeszności, ale do uświęcenia. Jak wyglądało moje życie? Jak opierałem się pokusom, pożądliwościom? Jaki będzie ten remanent? A może będziemy bali się go zrobić, bo wyjdzie manko? Ale wtedy wspomnimy na Boże Narodzenie, na przyjście Zbawiciela na świat. Wtedy popatrzmy na Chrystusowy krzyż i te nasze grzechy tam złóżmy. Bóg oczekuje naszego remamentu i chce przyjąć nas, bo nas po prostu kocha. I zakończę słowami Ojca Kościoła, Bazylego Wielkiego, który powiedział: od słuchania o tym, co złe, przechodzi się łatwo do
pełnienia zła. Od słuchania o tym, co złe, przechodzi się łatwo do pełnienia zła. I może odwrotnie, od słuchania o tym, co dobre, przechodzi się łatwiej do czynienia dobra. Słuchajmy tego, co dobre, co budujące, co właściwe i czyńmy dobro dzisiaj i w nadchodzącym nowym roku.